Witam Państwa. Niezależnie od tragicznych wydarzeń na Ukrainie i przebiegu pandemii, która zebrała tak dramatyczne żniwo, w Parlamencie Europejskim coraz częściej wraca problematyka gospodarcza i społeczna. Wczoraj na posiedzeniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, której jestem członkiem, dyskutowaliśmy, jak budować w obecnej sytuacji silny i odporny wewnętrzny rynek europejski jako kluczowy warunek zdrowej i mocnej gospodarki. W wielu dziedzinach zresztą ta mocna i efektywna gospodarka europejska została już zbudowana, na przykład jeśli chodzi o przemysł farmaceutyczny, co umożliwiło między innymi wysoki procent zaszczepienia Europejczyków, najwyższy, jeżeli chodzi o porównanie do innych kontynentów. W innych dziedzinach, w tym na przykład produkcji baterii do fotowoltaiki, Europa, jeżeli chodzi o inwestycje, jest na pierwszym stopniu i wyprzedza zdecydowanie wielkie mocarstwo gospodarcze, jakim są Chiny. Unia Europejska dąży też do uniezależnienia się od surowców kopalnych, także z Rosji, aby uniknąć zakłóceń na rynkach energii. Ale w jakim kierunku podąży Europa, nie zależy tylko od gospodarki, ale także od polityki, rzecz jasna. I w tym tygodniu oczy wszystkich Europejczyków skierowane są na Francję, gdzie w niedzielę odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich. No i zobaczymy, kto z dwóch głównych, z dwojga głównych kandydatów zostanie prezydentem. Wydaje mi się, że wczorajsza debata prezydencka przyniosła zwycięstwo obecnemu prezydentowi, panu Macronowi, chociaż trzeba też przyznać, że w wielu fragmentach tej debaty pani Le Pen okazała się kompetentna i w pewnym stopniu dorównywała poziomem do obecnego prezydenta. W każdym razie Francuzi w niedzielę pójdą do urn i zobaczymy, kogo wybiorą. Gdyby zwyciężył Macron, to można przewidywać, że jego dotychczasowa polityka będzie kontynuowana, a więc integracja europejska, silna obecność Francji w NATO, rozwój socjalnej gospodarki rynkowej i tak dalej. Jeśli wygra pani Le Pen, to będziemy świadkami bardzo ostrego zwrotu. Pani Le Pen nie ukrywa swojej niechęci do Unii Europejskiej, również do NATO. To by zwycięstwo pani Le Pen oznaczałoby, że prezydent Putin może wychylić kieliszek szampana, a może nawet więcej. Zobaczymy, jak będzie. Na razie wracamy do pytań. Pani Asia, jak ocenia pan wczorajszą debatę między kandydatami na prezydenta Francji? No już o tym wspomniałem. Mnie się wydaje, że wygrał zdecydowanie obecny prezydent, dotychczasowy prezydent. Zresztą wszystkie sondaże, które zostały przeprowadzone we Francji, na to wskazują, ta różnica jest spora, więc sądzę, że wczorajsza debata ugruntowała przewagę prezydenta Macrona nad panią Le Pen, ale jak państwo wiedzą, lepiej nie ferować wyroków w sytuacji, kiedy gra toczy się dalej. W każdym razie po debacie prezydent Macron wchodzi do decydującej rozgrywki umocniony i z widoczną przewagą.
Pani Ola, czy zdaniem pana premiera walka o Donbas będzie rozstrzygająca, jeśli chodzi o przebieg wojny? W dużym zakresie tak, niewątpliwie. Donbas z wielu powodów jest strategicznym punktem na mapie Ukrainy. Warto przypomnieć, że to jest okręg najbardziej uprzemysłowiony na Ukrainie, z przewagą ludności rosyjskojęzycznej, choć niekoniecznie o rosyjskich sympatiach. W każdym razie okręg, który Rosja uważa za najbardziej sobie sprzyjający. Czy tak będzie? Właśnie się przekonamy. Zwycięstwo w Donbasie zamyka w kotle dużą część armii ukraińskiej i na pewno zwiększa szanse na końcowe zwycięstwo, choć dzisiaj dokładnie nie wiemy jeszcze, jaki cel postawił sobie Putin, oprócz tego, że chce utrzymać Krym i chce zająć dwie republiki, Doniecką i Ługańską, której niepodległość uznał i uznała rosyjska Duma. Pan Karol, co pana zdaniem powinien zrobić rząd, aby obniżyć gigantyczną inflację? No, proszę pamiętać, że zgodnie z naszą konstytucją, politykę pieniężną i poziom inflacji, za poziom inflacji odpowiada głównie Narodowy Bank Polski i Rada Polityki Pieniężnej, ale rząd oczywiście ma ogromny wpływ na to, jak się ta inflacja kształtuje. Ja uważam, że pan prezes NBP-u całkowicie zlekceważył sytuację, kiedy jeszcze ona była do opanowania. Teraz jest bardzo trudna, żeby ją poskromić. I zareagował wtedy, kiedy inflacja kopnęła go w tyłek. Ale to już było za późno. Ja zresztą uważam, że pan Glapiński jest tragiczną pomyłką. To jest postać groteskowa. Nie nadaje się na tak ważne stanowisko. Mam nadzieję, że nie zostanie wybrany na drugą kadencję, chociaż oczywiście PiS i osobiście pan Kaczyński robią wszystko, żeby stworzyć przewagę pana Glapińskiego. No zobaczymy, jak będzie. A co należy robić? W tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, pozostają bardzo niepopularne decyzje. To znaczy, jeżeli chcemy obniżyć inflację, to rząd powinien podjąć działania obniżające poziom obecności pieniądza na rynku, czyli mówiąc innym językiem, powinien ciąć wydatki, bo jeżeli w dalszym ciągu będzie rozdawał pieniądze, tak jak to się dzieje, to inflacja nie zmaleje, tylko wzrośnie. Czyli mówiąc inaczej, każda kolejna transza dotycząca różnych osłon socjalnych, każde plus będzie powodowało tylko to, że inflacja będzie otrzymywać kolejny impuls wzrostowy i ciągle będzie rosnąć. Jeżeli rząd się poważnie zastanawia nad tym, jak opanować inflację, to powinien przyjąć bardzo precyzyjną politykę wzrostu płac albo świadczeń w tych obszarach, gdzie to jest nieuniknione, a jednocześnie cięć w tych obszarach, gdzie można to zrobić. No, na przykład, jeśli chodzi o zakup kolejnych limuzyn, właśnie niedawno dowiedzieliśmy się, że rząd zamierza kupić 300 takich luksusowych samochodów na potrzeby różnych agencji i agent rządowych. Rząd mógłby zrezygnować z niepotrzebnych inwestycji, jak na przykład słynne lotnisko w Baranowie i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli tego nie zrobi,
to inflacja niestety będzie rosnąć. Pan Artur, opóźnienia na lotniskach są gigantyczne, brakuje kontrolerów w całym kraju. Czy uda się pokonać ten problem przed sezonem letnim? No to zależy oczywiście od tych ludzi, którzy tym problemem zawiadują, zwłaszcza od pana Chorały, który się bardzo tak umościł na łące w Baranowie, ale jeżeli chodzi o lotnisko Okęcie, to jakoś specjalnie nie wykazuje aktywności. Kontrolerzy lotu to w każdym systemie lotniczym jest nerw działania wszystkich lotnisk. I jeżeli oni rezygnują z pracy, protestują przeciwko niskim płacom i warunkom pracy, to trzeba się bardzo poważnie nad tym zastanowić, czy przypadkiem nie mają racji. Takie buńczuczne wypowiedzi, jakie stosuje pan Chorała, które mogą obrażać kontrolerów, do niczego nie prowadzą. Cała ta sytuacja dzisiaj polegająca na tym, że są poważne opóźnienia w lądowaniu i w startowaniu samolotów z Okęcia, ona może się pogłębić i może się okazać, że przestrzeń powietrzna Polski zostanie zamknięta. Ja mam z tym do czynienia, bo praktycznie każdy samolot, który leci z Warszawy do Brukseli, jest opóźniony mniej więcej o godzinę. Nie wiem, czy jutro przylecę do Warszawy z Brukseli w oczekiwanym terminie. No w każdym razie nie mogę panu odpowiedzieć, czy uda się pokonać ten problem, bo to zależy przede wszystkim od kierownictwa lotu i od ludzi, którzy tym problemem zawiadują. Pani Ania, czy Putin wobec braku sukcesu w wojnie na Ukrainie może miejscowo użyć broni atomowej? To jest oczywiście niewykluczone, ale też wydaje mi się, że mało realne. Według mnie Putin, gdyby został przyparty do muru, gdyby okazało się, że jego wojska nie odnoszą żadnych sukcesów, że co więcej, że Ukraina przechodzi do ofensywy i zagraża pograniczu ukraińsko-rosyjskiemu, co więcej, ze swojej broni może ostrzeliwać terytorium Rosji, a może nawet próbować wejść na terytorium Rosji. W takiej sytuacji Putin może sięgnąć do taktycznej broni atomowej. Jednym słowem, im gorsza sytuacja w Rosji, im gorsza sytuacja Putina i jego armii, tym większa pokusa, żeby odwołać się do broni jakby ostatniego rzutu, czyli do broni atomowej o niewielkiej mocy. Trudno oczywiście wyobrazić sobie, jak wtedy zareaguje NATO, jak zareagują inne kraje. No ale to byłoby coś okropnego, trudne dzisiaj do wyobrażenia. Pamiętajmy też, że w głębinach oceanów kryje się flota atomowych okrętów podwodnych pod banderą rosyjską. To są prawdziwe potwory. Na pokładzie każdego z nich jest 16 rakiet balistycznych, które mogą dolecieć do każdego zakątka Ziemi. A te rakiety zawierają po 6 głowic, które się same naprowadzają. Więc niech państwo pomnożą 16 rakiet razy 6. No to mamy ponad 90 głowic atomowych, które mogą się naprowadzać na każdy oczekiwany czy zaprogramowany cel. Taka salwa z takiego okrętu podwodnego jest czymś, co niszczy naszą cywilizację.
Proszę Państwa, Pan Sebastian, czy myślał może Pan o zajęciu się polityką w Polsce, kierowanie kolejnym rządem? Nie, Panie Sebastianie, nie myślałem. To wszystko jest już poza mną. Miałem taką szansę, aby stać na czele Rady Ministrów. Wykorzystałem ją. Mam nadzieję, że z korzyścią dla mojego kraju, dla mojej ojczyzny. W przyszłym roku będziemy obchodzić ważne rocznice, między innymi 20-lecie podpisania przeze mnie i przez pana ministra Cimoszewicza traktatu akcesyjnego, który jest jednym z najważniejszych dokumentów w historii naszej ojczyzny. I dla mnie to jest ogromna satysfakcja, że los rządził, że mogłem ten dokument podpisać, zresztą w bardzo romantycznej scenerii w Atenach u podnóża Akropolu. Pan Radosław, energetyka. Jak ocenia Pan obecną inwestycję, tak zwany Baltic Pipe? Czy będziemy mieć w Europie renesans atomu? Jeśli chodzi o renesans atomu, to nie miałbym nic przeciwko temu i dziwię się, chociaż rozumiem też, dlaczego Niemcy wycofali się z elektrowni atomowych. Rząd niemiecki uczynił to pod naciskiem Partii Zielonych, w której był w koalicji. Zieloni zawsze uważali, że elektrownie atomowe są szkodliwe i trzeba je likwidować. Teraz po wszystkich ich doświadczeniach, których jesteśmy świadkami, wynika wyraźnie, że tak nie jest, że powinno się rozwijać energetykę atomową. Co więcej, Unia Europejska zdecydowała się, żeby zaliczyć energetykę atomową do tak zwanych bezpiecznych i zielonych obszarów energetycznych. Więc jeśli w Polsce by się pojawiały takie inicjatywy, obojętnie czy chodziłoby o wielką elektrownię atomową, tak jak się to planuje na wybrzeżach Bałtyku, czy o małe elektrownie, które byłyby w stanie zasilać poszczególne miasta, to trzeba tą gałąź energetyki popierać. No a jeżeli chodzi o Baltic Pipe, tu wielu komentatorów albo celowo, albo nieświadomie myli Baltic Pipe z tak zwanym rurociągiem norweskim. Otóż to są dwie różne rzeczy. Rurociąg norweski pojawił się w 2001 roku, tuż przed wyborami w Norwegii i w Polsce, z inicjatywy pana premiera Buska i premiera Norwegii. I chodziło o uzyskanie takiego efektu propagandowego, że oto Polska i Norwegia porozumiały się, żeby specjalnym rurociągiem pompować gaz z Norwegii do Polski. To był projekt w ówczesnych warunkach całkowicie nierealny, między innymi dlatego, że Polska miała zakontraktowanego za dużo gazu rosyjskiego. I po 2 latach od parafowania umowy, i to też nie międzyrządowej, a między konsorcjum firm norweskich i polskiego PGNiG, Norwedzy tutaj przyjechali do Polski i poinformowali, że oni nie są w stanie wypełnić treści umowy, gdzie się zobowiązali, że co najmniej 3 miliardy metrów sześciennych, że zapewnią odbiorców na 3 miliardy metrów sześciennych, i zaproponowali, aby zrezygnować z tej umowy, i tak się stało. Natomiast Baltic Pipe to jest realizacja umowy o wiele lat później zawartej, w 2016-17 roku, z udziałem firm duńskich, i jeżeli się to powiedzie, no to osobiście nie mam nic przeciwko temu. Uważam, że to byłby kolejny ważny impuls na rzecz rozwoju zróżnicowanych źródeł energii zaopatrzenia Polski w gaz. Pani Klaudia, czy myśli Pan, że nasze stosunki z Unią polepszą się w przyszłości,
biorąc pod uwagę pomoc Polaków dla uchodźców z Ukrainy oraz polskich polityków wobec tych ukraińskich? Czy Polska stanie się przez to bardziej szanowanym członkiem Unii Europejskiej? Polska już się stała bardziej szanowanym członkiem Unii, ale w kategoriach głównie symbolicznych, to znaczy jesteśmy traktowani jako kraj, który wykonał gigantyczny wysiłek na rzecz przyjęcia milionów Ukraińców, ale jest świadomość, że to nie jest zasługa rządu i władz administracyjnych, tylko to jest zasługa Polaków, którzy z potrzeby serca zaprosili tysiące czy miliony rodzin ukraińskich do swoich domów. Zatem podziwiani są Polacy, ale nie władze polskie, które niewiele zrobiły, żeby tym, którzy zapraszają Ukraińców, pomóc. I to się nie łączy z opinią Polski, jeżeli chodzi o przestrzeganie praworządności. Co więcej, to są dwie różne sprawy. To, co Polska powinna przestrzegać, jeśli chodzi o wartości europejskie i prawo europejskie, to jedno, a to, co Polska, właściwie Polki i Polacy robią na rzecz pomocy dla Ukraińców, to drugie. To są dwa różne brzegi tej samej rzeki, ale całkowicie od siebie oddzielone i jedno nie pomaga drugiemu, choć oczywiście Polska na szczęście dzięki tym wysiłkom dotyczącym zagospodarowania uciekinierów ukraińskich w sensie takim bardzo humanitarnym poprawiła swoją reputację. Pan Waldemar, zaczyna się spirala płacowo-cenowa. Niektóre zawody, zwłaszcza tak zwana budżetówka, w dużej mierze poza podwyżkami płac. Do tego wzrost kosztów kredytowych, kosztów życia. Przyszłość życia Polaków może raczej zobaczyć w szarych barwach. Czy pan widzi rozwiązanie tej sytuacji? Proszę państwa, rozwiązanie tej sytuacji polega na tym, że za półtora roku będą kolejne wybory parlamentarne. I Polacy muszą zdecydować, czy uważają, że Polska, że sytuacja w Polsce jest taka, jak pan, panie Waldemarze, opisał, czy też uważają, że jest zupełnie znośna i nie ma powodu, żeby odsunąć obecną władzę od rządu. Jeżeli to, co w tej chwili się dzieje, dokucza Polakom, to jest za półtora roku bardzo prosta metoda, żeby to wszystko zmienić. To znaczy odspawać PiS od władzy, wybrać takie ugrupowania, które dzisiaj są w opozycji i razem z tymi nowymi ugrupowaniami przystąpić do renesansu państwa polskiego. Jeżeli wybory dadzą kolejną kadencję PiS-owi, no to oczywiście nic się nie zmieni. Co więcej, można się spodziewać pogorszenia sytuacji, o której pan pisze. Pan Lucjan. Panie premierze, czy wygrana Macron będzie korzystnym rozwiązaniem dla przyszłego procesu pokojowego przy założeniu, że konflikt na linii Rosja-Ukraina będzie się pogłębiał? Tak sądzę, panie Lucjanie, że wygrana Macron będzie ważnym impulsem na rzecz szukania jakiegoś rozwiązania pokojowego, no bo zgodzą się państwo ze mną, że ta wojna na Ukrainie nie może trwać w nieskończoność. Politycy wojny wywołują i politycy je kończą. I tak jak zawsze, w pewnym momencie pojawi się jakiś dokument, który będzie sankcjonował zakończenie wojny. Zresztą pan prezydent Zełenski o tym mówił. On w niedawnej wypowiedzi twierdził, że Ukraina potrzebuje dwóch takich końcowych dokumentów, które by sankcjonowały zakończenie działań militarnych. Pierwszy dokument to porozumienie między Ukrainą a Rosją. A drugi dokument
to gwarancje bezpieczeństwa, które podjęłyby główne mocarstwa posiadające broń nuklearną. Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy podpisane przez główne mocarstwa światowe i jednocześnie jako drugi dokument to umowa dwustronna, która by przesądzała czy sankcjonowała porozumienia dotyczące, jak rozumiem, granic czy korekty granic między Rosją a Ukrainą, plus zapewne zobowiązanie Ukrainy, że nie będzie aspirowało do udziału w pakcie północnoatlantyckim. Czy tak będzie, zależy w dużym stopniu od tego, co stanie się na Ukrainie, a zwłaszcza od tego, co się stanie z tą kolejną ofensywą, którą Rosjanie podjęli. Czy wojska rosyjskie odniosą jakiś postęp czy sukcesy, czy raczej wojska ukraińskie pokażą po raz kolejny, jak potrafią bohatersko i bardzo dzielnie się bronić. Dzisiaj o tym nie wiemy, to jest dopiero początek kolejnej ofensywy. Zobaczymy, co przyniosą najbliższe dni. Pan Michał, panie premierze, co pan myśli o grupie Solidarni z Rosją? Ziobro i spółka ich pomyśla, aby nie płacić składki członkowskiej do Unii Europejskiej. Rozumiem, że nazwa Solidarni z Rosją to jest coś bardzo ironicznego i sarkastycznego. Natomiast oczywiście spotkałem się w mediach z informacją, że politycy Solidarnej Polski postulują, aby nie płacić składki członkowskiej do Unii Europejskiej jako swego rodzaju rewanż za to, że Polska nie otrzymuje pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Proszę pamiętać, że to są dwie różne sprawy. To, że Polska nie otrzymuje pieniędzy z KPO, to jest między innymi wynik działalności Solidarnej Polski. To właśnie upór Ziobry i jego kolegów powoduje, że Unia Europejska, Komisja Europejska nie może zrealizować, czy też nie może zatwierdzić Krajowego Planu Odbudowy i nie przesłać pieniędzy z tym związanych. Pan premier Morawiecki usłyszał tutaj w Brukseli, kiedy był na posiedzeniu plenarnym, bardzo wyraźne stanowisko i też wytyczną, co powinien zrobić. Po pierwsze, rozwiązać Izbę Dyscyplinarną. Po drugie, przywrócić do orzekania wszystkich sędziów zwolnionych przez tą Izbę i po trzecie przywrócić niezawisłe sądownictwo. Żaden z tych warunków nie został spełniony. Jeżeli nie został spełniony, no to trudno się spodziewać, że Unia Europejska zacznie wypłacać oczekiwane przez Polskę środki. Niestety jest tak, że pan Kaczyński i rząd pana Morawieckiego chętniej spełnia życzenia czy żądania pana Ziobry niż żądania obywateli Rzeczpospolitej i dopóki to się nie zmieni, no to pieniędzy nie będzie. A jeżeli polski rząd rzeczywiście chciałby odstąpić od obowiązku płacenia składki członkowskich, to byłby zresztą wypadek bez precedensu w historii Unii Europejskiej. To znaczy, że de facto rozpoczął proces wychodzenia z Unii Europejskiej i w związku z tym władze Unii pewnie uznają, że nie mają żadnych zobowiązań w stosunku do Polski, która rozpoczęła wychodzenie z Unii Europejskiej. Pan Ludwik, czy sytuacja ekonomiczna kraju upoważnia rząd do tak poważnego wspomagania ekonomicznego obywateli Ukrainy,
przy braku wsparcia finansowanego przez Unię Europejską. Jeżeli chodzi o wsparcie finansowe, to nie jest tak, że ono nie płynie w sprawie pomocy dla uchodźców, tylko ma inny wyraz. Otóż Komisja Europejska uznała, że ponieważ na kontach polskiego rządu jest wiele pieniędzy unijnych, które nie zostały wykorzystane w poprzednich latach, one tam leżą po prostu i nie przynoszą żadnego pożytku, to Unia Europejska podjęła decyzję o możliwości przerzucania tych pieniędzy, tak zwanych wolnych środków, na potrzeby uchodźców. W tym jest taka logika, że zanim przekażemy nowe pieniądze, to chcielibyśmy, żeby te stare, które nie zostały wykorzystane, zostały wykorzystane właśnie na potrzeby uchodźców, więc w tym nie ma nic złego i nic dziwnego. To po pierwsze. Po drugie, czy sytuacja ekonomiczna kraju upoważnia do wspomagania Ukraińców? No, to jest ocena oczywiście obecnego rządu i można się zadumać nad tym, czy rzeczywiście na przykład ukraińskie rodziny powinny otrzymywać 500+, czy mają prawo do takiego bezpłatnego korzystania ze środków lekomocji i tak dalej, i tak dalej. No ale też pamiętajmy, że to są rodziny, które znalazły się w bardzo rozpaczliwej sytuacji. Oglądamy te zburzone ukraińskie miasta, obserwujemy rozpacz tysięcy rodzin. Zatem no, trudno od takich rodzin oczekiwać jeszcze, że w nowym kraju bez żadnych możliwości zarobkowych oni będą traktowani jako na przykład polscy obywatele. Ważne jest, żeby jak najszybciej ta wojna się skończyła i żeby oni mogli wrócić do siebie i wziąć się za odbudowę swojego kraju. Z badań, które znamy, wynika, że większość z uchodźców ukraińskich będzie chciała wrócić do swojego kraju, do swoich miast, wsi i wziąć się za odbudowę ze zgliszcz. To trochę będzie przypominać sytuację Polski zaraz po II wojnie światowej. Nam się ta odbudowa udała, Ukraińcom też, tym bardziej, że na pewno Ukraińcy otrzymają olbrzymie pieniądze z Unii Europejskiej, z innych organizacji, z innych podmiotów. Na dzisiaj szacuje się, że będzie potrzeba około 1 biliona euro, żeby Ukraina mogła zostać odbudowana. Pan Adam, co sądzi Pan o pozycji zwolnienia uchodźców z podatku dochodowego PIT? No już przed chwilą o tym mówiłem, że nie wolno traktować uchodźców tak jak obywateli Rzeczypospolitej. My nie utraciliśmy dachu nad głową, my nie straciliśmy miejsc pracy. My nie straciliśmy naszych krewnych w walkach czy też w egzekucjach, więc trudno porównać sytuację Polaków z sytuacją uchodźców. Preferencje muszą istnieć i naprawdę trudno wymagać, żeby goście z Ukrainy byli obciążeni rozmaitymi podatkami, takim jak na przykład jak my. No, trzeba to zrozumieć. Proszę Państwa, to było ostatnie pytanie. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję Państwu za pytania i zapraszam za tydzień o tej samej porze. Do widzenia Państwu.